Witam w kolejnym filmiku. Przechodzę z przeglądem różnych moich ekstraktów w różnych, jeżeli chodzi o estetykę, flakonikach. W tych prążkowanych jest na przykład kwiatowość na zamszu, czyli Canto de Mariposa, śpiew motyli. Jest też aire de menta, czyli napowietrzone miętowe kwestie. Z pastelowo-różowym korkiem mamy japonikę, o której już opowiadałam. Z kulistym, takim powiedzmy bursztynowo-pomarańczowym Amarillo Sol Integral, czyli ten zapach też w klimacie azjatyckim. Zbożowość, szlachetne cytrusy, esencja imbirowa. Zapach w cudzysłowie inspirowany chrupkami limonkowo-imbirowymi. Z tym tutaj brązowym korkiem mamy lżejszą wersję Caribe. Caribe ma fresco, bardziej orzeźwione, soczyste. Tam mamy akacja, framboise, czyli połączenie akacji z maliną. W prążkowanym mamy też Mundo de Orange, czyli świat pomarańczy, wokół różnych kwestii pomarańczowych. W takim buteleczce ciemnej mamy tutaj fruta densa, fruta fuerte. W takiej zwykłej, ciemnej, brązowej mamy lawendę jasmin oriental, czy jasmin oriental, bo jeszcze nie do końca jestem pewna nazwa, ale chyba będzie lawenda e jasmin, albo mamy jasmin oriental. Tutaj mamy jeszcze z takim symbolicznym znaczeniem tego serduszka, tylko po to, żeby pamiętać, że to jest z tą fioletowością, czyli śliwką, jest to Sirop Le Blanc, czyli połączenie śliwki z mlecznością. Mogę tutaj chciałam jeszcze opowiedzieć o zapachu Café Bordeaux. Café powinno być z akcentem, ale pisane na mojej rzemieślniczej maszynie, dopisane tak celowo. Taki zamysł, więc bez tych znaków akcentowych. Naprawdę doskonały balans między kawą a wiśnią, gdzie one sobie cały czas walczą albo sobie super współgrają. Mocno zaznaczona kawa, silna, esencjonalna, ziarnista i wiśnia z surowością, wytrawnością, głębią, bordem. W tym stylu mamy Caribe klasyczny, czyli mleczny górną z kontrastem marakui. W takim zwykłym, akurat z tymi korkami, za którymi średnio przepadam, zwłaszcza, że mają takie te otoczki, że tak powiem, to na dole srebrne. Jeszcze by było tak jednolicie, bardziej minimalistycznie, to jeszcze może byłoby lepiej. La Mariposa, czyli motyl. Przepiękna kwiatowość, wielokwiatowość, bezproblematycznych kwiatów i na takiej gładkości, z pięknym ambrette dla miłośników Angakus, Buckley Park, które chyba w ogóle będą z racji różnych obostrzeń wycofywane, nie wiem, czy tylko w Polsce, czy ogólnie w Europie, nie wiem. Nie wiem, gdzieś mi to mignęła informacja, niestety. Bo jest to świetna australijska marka, o której opowiadałam już wielokrotnie. Świetnym stosunkiem ceny do jakości, mówię o marce Angakus. Przechodzę z kolejnymi zapachami, z tym takim powiedzmy żółto-pomarańczowym oznaczeniem. Jest to jeden zapach serii Siempre, jest to zapach Sonrisa Dulce, czyli słodki uśmiech. I to jest zapach z klimatem drożdżówkowym, z klimatem kolorystycznym, bardzo słonecznym. Tutaj mamy też Incienso Forestal, czyli połączenie tej takiej ciemnej, zwykłej, połączenie kadzidlaności, leśności, czyli takie kadzidlane lasy. Oprócz tego z tym oto w tej takiej pękatej buteleczce ciemnej jak buteleczki L'Artuison z oznaczeniem zielono-fioletowym mamy cudowny zapach Violeta Dulce, czyli słodki fiołek. W prążkowaniu tutaj mamy Grosseia de Menta Fresca, czyli połączenie czerwonej porzeczki z miętą. W takiej czarnej ze złotymi wstawkami i ze złotem nie przepadam w flakonach, ale tutaj prezentuję generalnie różne, jeżeli chodzi o wizualność, jeżeli chodzi o flakony, w których lokowałam moje zapachy. Sensual Real czy Real Sensual, realnie sensualny, przepiękna kremowość, cielesność, klimat 9,5 tygodnia, niuans porzeczki, niuans lasu, zieleni, gładka czekolada, to wszystko nie idzie ani w stronę górną, ani w stronę leśną, ani w stronę owocową, tylko to jest tak właśnie z niuansami, ale z gładkością i sensualnością i taką cielesnością klimatu 9,5 tygodnia, bo ten niuans został tutaj wykorzystany, a seria Nowej Media Semana, czyli 9,5 tygodnia ma dużo już odsłon, także jest mocno zaawansowała w różne wariacje. I mamy kolejny, oznaczony przestrzennym, takim 3D listkiem jesiennym, jest Oro de Otoño, czyli złote jesieni, koniec lata, początek jesieni. Bardzo takie uspokajające, migotliwe, wieloniuansowe. Bardzo lubię. Lekko roślinny, taki niuans cynamonowy, kremowość. Kremowe, mleczne drewno, lekko z niuansem migdałowym, lekko z niuansem śliwy.
roślinność, taka przestrzenność. Sangria dos, czyli druga wersja Sangria Blanc, z niuansem białych winokronowości. W ogóle z taką surowością, ostrością, wytrawnością, ale taką właśnie w stronę nie nazbyt alkoholową, bardziej takie właśnie wytrawne, roślinne, owocowe, surowe klimaty typu szampany, nie szampany, kombucze, takie klimaty, nie wiem, Ginesse Sauvignon. Pepsi de Color Bordeaux, połączenie Pepsi z bordową głęboką wiśnią, tonik de café, kontrast kawy dla aury wytrawno-świeżo-przestrzenno-tonikowej. Jeszcze tutaj pokażę owe flakoniki, razem zestawione, różne szaty graficzne, różne kształty, różne korki, oczywiście bardzo dużo różnorodnej zapachowa. Ta linia z przodu, taki ten pas, no to LEDy się odbijają, także sobie mogłabym zgasić. Może tak lepiej. Można sobie porównać. To jeden z moich koszyczków w kolorze pastelowego różu do segregowania też. Dlatego, że tutaj włączyłam jeszcze kolor właśnie w tym momencie, akurat kolorem włączonym do szarości czerni biel jest pastelowy skaszony róż, ale sobie ten kolor dodatkowy jeden do takich neutralnych zmieniać. Teraz są takie różne podkładki, niepodkładki, na przykład koszyczki. Tu jeszcze pokażę, jak wygląda dla przypomnienia ten mój mebel, że tak powiem, nie laboratoryjny, ale jeden z mebli perfumowych. Nie jedyny, bo jest ich bardzo dużo, ale ten konkretnie bardzo lubię, jest takim moim szczególnym, dlatego że w nim są ulokowane, a jest to 11 szuflad, 11, bo to moja kochana liczba, są posegregowane zapachy, tak jak widzę tutaj jedną z szuflad, czyli moje zapachy, moje ekstrakty według różnego klucza, że tak powiem. Tak są sobie tutaj pogrupowane, właśnie te tutaj z tego blatu też trzeba sobie rozlokowywać w odpowiednie miejsca. One były wyjęte, teraz właśnie opowiedziałam, też z powrotem ulokuję według klucza. Pierwsza szuflada od lewej to jest różne hesperydowości, cytrusowości, później szuflada różowa, szuflada owocowa, szuflada kwiatowa, szuflada taka bym powiedziała i ziołowa, i aromatyczna, takie różne klimaty, jakieś różne zioła, rumianki, nie tylko, zielenie też. Później szuflada Gourmand, jedna z dwóch. Nawet nie tyle, że ja jestem jakąś fanką Gourmand, że mam ich bardzo dużo, ale mam ich o tyle dużo, że było wśród zapachów jesiennych i zimowych i świątecznych, więc trochę tego wyszło. Szuflada różowa, na przykład 4 walentynkową. No i są różne dalej, także określone są. Tu na przykład na razie mało zapełnione, ale to jest szuflada Siempre, do której zaraz ulokuję trochę jeszcze innych zapachów. To są zapachy, które są dla mnie dobre zawsze, na każdą okazję, na każdy humor, na każdą porę roku, na każdą pogodę. Także tu jest właśnie ta seria Siempre, czyli takich czarnych flakonika, jest jeszcze zapach Elwe, mineralny, roślinny. W zasadzie mineralno-roślinny. Jeden z dwóch Elwe, czy Elwe Dos. Jest też taka większa szuflada i ona nie tyle ma jakąś konkretną kategorię zapachów, tylko tutaj są zebrane te flakony na przykład wyższe, czy takie jak Chateau Serge Lutens, i różne inne takie po prostu, które by się gdzie indziej nie zmieściły, są tutaj ulokowane. Japonika ze mną leci, także jej nie chowam. Z tym flakonikiem pastelowo-żółtym z pipetą. Niestety popełniłam ogromny błąd, dlatego że nie opisałam sobie tego zapachu i teraz już raczej, a cudowny, po prostu tak cudowny jest. Niestety tyle się nim pocieszę, co go mam. Raczej wątpię, żebym doszła, co ja tam dałam. Tu mam też Manzanese na krema z tym szarym korkiem, czyli rumiankowe pielęgnacyjne kosmetyki, rumiankowe pielęgnacje, rumiankowe kosmetyki, rumiankowe kremy. To robiłam kiedyś na prośbę koleżanki. Mam też tutaj Figo Igon, przepiękna z dziełem, którą po prostu uwielbiam. Tutaj mam szufladę cytrusową, hesperydową, są różne cytrusy i różne zapachy, tak naprawdę nie wszystkie są takie iście hesperydowe. Są na przykład takie też zapachy typu Mille Citron, połączenie miodu z cytryną chociażby. Także też z serii takich bardziej zimowych, niezimowych. Ja niestety jestem nadal trochę uzimny, tylko właśnie nagrywam ten film, ponieważ muszę słuchać, zaczął padać deszcz, także wolę przeczekać. Tutaj sobie zostawiłam takie zapachy, które w najbliższym czasie będę chciała sobie używać. I przypomnę, jest to z różowym pastelowym korkiem, z gaszonym brudnym różem Japonika. Przepiękny, wieloniuansowy zapach aury japońskiej, ryż, kwiat wiśni, niuans maczel, nie za słodko.
Niuans imbiru, szlachetne cytrusy, absolut czampaki, ta herbacianość kwiatowa. Amaria Verdina Abierta al Mundo, czyli przepiękny krem akacjowy z drobiny akacjowej, piękna zieleń, czyli Figo Igo oraz Caribbean Espresso, bardziej soczysta wersja mlecznego gourmand z maragonu, taka właśnie jeszcze bardziej na lato. Tutaj mamy jeszcze właśnie Sangria Dos. Sangria klasyczna, jedynka, jest z kontrapunktem Agrestu. I ona się nazywa Sangria Grossej. Wygląda szuflada, że powiem, aromatyczna, z zieleniami, z kadzidłami, z kałkami, z szczerościami, ziołami, różne, ale już niektóre rzeczy odizolowuję, daję do innej szuflady, gdzie te będą takie bardziej klimaty w kolorystyce szarej, jakieś skałki, kamienie, kadzidła raczej dam tam może, takie szarości, czernie, ciemności i tak dalej. Tu zostaną może bardziej takie zielenie i zioła. Zobaczę. Tutaj już widać więcej flakoników, jeżeli chodzi o serię Siempre, w tej takiej identycznej szacie czarnych, pękatych flakoników, jak czarne L'Artisan, te nowa szata L'Artisan. One są tak symbolicznie, kolorystycznie poznaczone z góry, żebym wiedziała, co jest co. Mam jeszcze jeden flakonik i mam dostawę chyba 5 czy 6 jeszcze nowych, także jeszcze mam 7 takich, których mogłabym lokować kolejne zapachy. Japonikę bym tutaj dała do serii Siempre, bo tam jest w sposób zapach na zawsze. Ale już japonikę mam w tym z pastelowym, pastelowo-różowym korkiem. I jeszcze sobie zrobiłam trochę japoniki w takim tym flakonie jak Chata Serge Lutens. Czyli Chata, jak tutaj dużo flakoników tych wysokich z czarnymi korkami. Czy się trochę uspokoić, także jeszcze trochę poopowiadam, postawiam jeszcze inne. W jeszcze innych buteleczkach. Ale z różnorodnością muszę się uspokoić, bo nawet nie mogę mieć wolnej głowy przed wyjazdem, zbierać się i w ogóle no, coś mam pechowy rok. Sąsiad nam zalał piwnicę i po prostu to na problem, że na chwilę się może od tego jakoś oderwę. To jest kolejny flakonik z różowym korkiem, ale to jest inny, bo tutaj właśnie jest ten z japoniką, a ten to jest Uher de Jasmin, czy de Jasmin. To my z tym czarnym po lewej tonalidad Perle de Guinda, czyli gruszki, może nie wiem, czy mam gruszki ciągle, wiśnie na zielono wiosennie, dlatego że chyba tego gruszki, dlatego że gruszka tutaj też jest. Gruszka wiosenna, zielona, żywa, soczysta, mocno, silnie taka właśnie w stronę różnych zieleni wiosennych. Tu mamy Tonic Rose Roses, na zasadzie inspiracji kombuczą różaną, generalnie takie właśnie wytrawne napoje z kwiatowością różaną. Są dorobione mi Tretiel Blanc, czyli lipy na kremowościach. Tutaj jeszcze jest zapach Tiel Wet, czyli lipowości w takim, powiedzmy, ogrodzie, w roślinnościach, z mokrą ziemią, po deszczu. Chyba przestało padać, ja mogę iść jakoś uspokoić, uwolnić głowę. Z różne robimy w takich właśnie dekantach. Tu mamy fruta densa, gęste owoce z różnymi niuansami, gosterii walentynkowej de corazon, dodatkowe mililitry. Tutaj mamy te hugoso, soczystą herbatę z owocowością, z maliną. Zapach bibir, czyli żyć. Mililitry forestal denso, czyli gęsty, leśny. Mililitry morskiego, morskość, przestrzenność, szlachetne cytrusy, mililitry innego morskiego, incense marine. Tonik de menta, czyli miętowy. Menta de café, wersja printon, czyli taka wersja bardziej przestrzenna, wiosenna, wiosenoletnia, zielona. Sangria, wersja z tym niuansem, kontrastem agrestu. Lemoniada z malinowością, taka różowa lemoniada i niuansem mięty. 9,5 tygodnia wersja z wiśnią. Pierwotna, klasyczna z niuansem maliny. I ją mi nie tylko stawiam tutaj na wierzchu pod kątem tego, co będzie używane. Tonik malinowy, czyli tonik frambuaz. Tutaj mamy Idilio.
jeden z ministerii rumiankowej. Zapach letni, siano, absolut siana, przestrzenna rumiankowość, kwestie, niuanse lata. Robiłam akurat idylią na prośbę koleżanki. Pepsi, maron, czy połączenie Pepsi, Pepsi z niuansami w kolorze brązowym. Między innymi kwestia czekoladę.